Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale wideo na moim kanale. W tym materiale rozpakujemy sobie grę Bayonetta 3 na konsolę Nintendo Switch. Także zapraszam do oglądania. Zacznę może od tego, ile za tą grę dałem, bo jak wiecie, no udało się wyrwać w promocyjnej cenie. Akurat na tą grę była promocja i jakimś cudem mi się udało. Co prawda było ciężko, ale się udało i wyrwałem w promocyjnej cenie. Zresztą teraz on pokażę na paragonie. Jest to, moi drodzy, nie licząc wysyłki, 95 zł za nową Bayonetta 3. Mi się wydaje, że bardzo fajna cena, bardzo fajna promocja obecnie. Także teraz bez dalszego przeciągania przejdźmy do rozpakowania gry, do omówienia pudełka. Mamy pudełko, mamy Nintendo Switch, mamy Bayonetta 3, mamy tutaj główną okładkę. Przodu Bayonetta 3 PEGI 16, tutaj jak widać folia Nintendo. Tak wygląda przód pudełka. Bok pudełka wygląda w ten sposób. Mamy Nintendo Switch, Bayonetta 3, Nintendo. Tak wygląda bok pudełka. Tył pudełka wygląda tak. Mamy tutaj opis gry, który możecie sobie przeczytać. Oprócz opisu mamy screeny gry. Pod spodem mamy standardowe informacje. W grę możemy zagrać na trybie podłączonym do TV-ka, tryb tabletu oraz tryb przenośny, kompatybilność z Pro Controllerem. Tutaj Nintendo Switch Online, że featurey wymagają płatnej subskrypcji Nintendo Switch Online. Tutaj, że trzeba wyrazić zgodę. Platinum Games, Sega. Zastanawiam się, czemu z przodu nie ma loga Sega ani Games, no ale trudno. PEGI 16, Valence, Bad Language, Original Nintendo Seal of Quality. Tu mamy w jakich językach jest gra. Tutaj pod gwiazdką są te kraje, które są tylko pod względem napisów. I jeśli chodzi o pudełko, to byłoby tyle. Czas rozpakować. Teraz czas otworzyć i sprawdzić zawartość. W środku bardzo ubogo. W środku znajdziemy grę na kartridżu Bayonetta 3, Nintendo Switch, PEGI 16. Oprócz gry, jak widać, tylnia okładka mam Bayonetta 3. Zrobimy kartridż, żebyście mogli zobaczyć w pełni. Tak wygląda. A więc to był unboxing gry Bayonetta 3 wersja na konsolę Nintendo Switch. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli chcecie, możecie napisać jakiś komentarz. Trzymajcie się i cześć.